uda. Dzień dobry. Dzień dobry. Siadaj się proszę. Na dzisiejszej lekcji chciałbym Wam przybliżyć postać naszego patrona Tadeusza Jędryczki. Tadeusz Jędryczka był pierwszym polskim nauczycielem w szkole podstawowej w Poświardowie, a w 1939 roku został rozstrzelany przez Niemców w okolicach Chorzów. Kim Pan jest? Skąd Pan się tu wziął? Jestem Tadeusz Jędryczka. Zaraz, zaraz. Ja chyba śnię. Spokojnie, nie dajmy się zwariować. Uszczyplę się. To zawsze działa. Nie znika? Ja chyba naprawdę zwariowałam. Spokojnie, młoda damo. Opowiem Ci mój życiorys. Bo widziałem, że na lekcji historii nie byłaś zbytnio zainteresowana. A uwierz mi, moja postać jest warta posłuchania. Usiądźmy. Urodziłem się 18 stycznia 1902 roku w Lubiewie koło Tucholi. W 1923 roku ukończyłem studium nauczycielskie. Wówczas przybyłem do Poświardowa, aby objąć posadę nauczyciela. Byłem pierwszym polskim nauczycielem. Samo uczyłem wszystkie dzieci. W 1933 roku ożeniłem się z Marią Gebel. Doczekaliśmy się trojga dzieci. Syna Januarego oraz dwóch córek, Ireny i Barbary. W 1939 roku, gdy wybuchła II wojna światowa, jako oficer Wojska Polskiego brałem udział w walce obronnej. Po klęsce wrześniowej wróciłem do żony i dzieci. Byłem jednak obserwowany przez Niemców. Z rodziną spędziłem tylko jedną noc. Nad ranem przybyli niemieccy żołnierze i aresztowali mnie na oczach żony i dzieci. Zostałem rozstrzelany w okolicznych fortach toruńskich. W chwili śmierci miałem tylko 37 lat. Proszę się nie smucić. Powinien Pan wiedzieć, że pamiętamy i o Panu, i o Pana zasługach. 25 kwietnia 1993 roku ówczesny proboszcz parafii w Ostrowitem, ksiądz Tadeusz Nowakowski, przypomniał nam Pańską postać. Ufundował pamiątkową tablicę upamiętniającą Pana, pierwszego polskiego nauczyciela. Kiedy została zamknięta mała szkoła w Poświardowie, tablicę przeniesiono do Ostrowitego. Od 13 października 2000 roku znajduje się ona przed szkołą podstawową Ostrowitem. Jest Pan patronem naszej szkoły, naszym lokalnym bohaterem. Będziemy kultywować pamięć o Panu. Obiecuję. No Jurka, aby nie ty. Przerwa. Mnie również było miło Pana poznać.